Dzień dobry, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Tym razem monitorowiem. Dobiegłam tutaj szybciutko do studia po to, żeby przedstawić wam mojego gościa. Jest nim pan profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Widziałem, że pani biegła z samochodu do góry. Tak, absolutnie. Panie profesorze, bo wczoraj czytałam trochę artykułów i komentarzy w internecie dotyczących oczywiście szczepionki AstraZeneca. I dużo jest komentarzy takich: dzień dobry, czy mógłbym dostać coś innego? Dzień dobry, czy jest szansa na szczepionkę innej marki? Proszę powiedzieć, czy ta szczepionka ma szansę powodzenia? Czy coś się w tej kwestii zmieni? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Dlaczego się jej boimy? Wie pani, to jest na pewno wieloaspektowa sprawa. Proszę zwrócić uwagę, 2 miesiące temu, 1,5 zbrodniczą szczepionką były mRNA, wszczepiamy coś do genomu jako takiego, tak. Różne inne historie, technologia niesprawdzona. W tej chwili czarnym koniem stała się jedna ze szczepionek wektorowych, jak jedna ze szczepionek, podkreślam. I tu jest wieloaspektowa sprawa. Mamy 214 projektów w świecie w tej chwili, być może już więcej, dane mam sprzed miesiąca, gdzie się prowadzi badania nad szczepionkami. 54 weszły w fazę badań klinicznych i na pewno kilkanaście wkrótce wejdzie do użytku klinicznego jako takiego. Szereg już weszło. Mamy dwie: Moderna, Pfizer, to są te szczepionki mRNA, będzie CureVac wkrótce, w miesiąc, dwa, i wchodzą szczepionki wektorowe. Ma pani tą szczepionkę AstraZeneca, weszła Johnson, jest hinduska, która jest taką jakby modyfikacją tej AstraZeneca. Mamy chińskie, o której nic nie wiemy, i mamy rosyjską, o której też słabo cokolwiek wiemy. Zaczyna się brutalna walka o rynek, bo kto, przecież jak ktoś wsadził miliardy dolarów czy setki milionów, no to chce to sprzedać. W związku z tym każdy każdemu coś będzie wyciągał. I chciałbym i prosiłbym państwo, jako jeden z członków Rady, jeden z osób zajmujących się w tym kraju, żeby nie podawać tego wtedy w tendencji takiej sensacyjnej, tylko podawać prawdę. Jak wiadomo, że ileś krajów wstrzymało, to nie wstrzymało całkowicie to podawanie szczepionki, bo wcześniej było z mRNA to samo, tylko zatrzymało na 2 tygodnie celem dostarczenia nowych danych, a część wstrzymała dlatego, że szczepionka się nie sprawdza pod... Znaczy sprawdza się, ale jest mniej skuteczna po 69 roku życia. Anglicy mówią, że on 5 od szczepion do 90 tą szczepionką, a w części tych dominujących mutacji w brazylijskiej czy południoafrykańskiej w ogóle jest mniej skuteczna jako taka, w związku z tym mają alternatywę używać innych szczepionek. I to jest pierwsza prawda. Wszystkie szczepionki, ta wypowiedź moja jest chyba za długa, ale muszę to powiedzieć. Proszę. Wszystkie szczepionki przeszły należne badania EMEA, FDA i tak dalej, gdzie analizowano kilkadziesiąt tysięcy zaszczepionych, niezaszczepionych. Nie stwierdzono różnicy, jeśli chodzi o wpływ szczepionki na cokolwiek takiego, co by ją dyskwalifikowało. I to jest druga uwaga. Trzecia uwaga jest taka, że sam wirus, proszę państwa, sprzyja zakrzepicy. My mamy technologię już znaną od wielu lat, to nieprawda, co niektórzy mówią, że nowe technologie, natomiast jest wirus nowy i wieloma nas rzeczy zaskakuje i tak dalej. I niewątpliwie z tą chorobą wiąże się tendencja do zakrzepicy i być może ma związek z tym białko, które występuje w każdej tych szczepionek, albo to białko stymulujemy, czyli białko S. Ale z badań, które otrzymałem wczoraj po tych dyskusjach z urzędy oficjalnych, na 17 milionów ludzi zaszczepionych w świecie AstraZeneca nie ma ani jednego dowodu, aby ta zakrzepica miała związek ze szczepionką, i nie występuje ona częściej niż w populacji takiej ogólnej. Natomiast czy zawsze będzie taka sytuacja? No być może będzie grupa, która odpowiada wysoką gorączką, jest predysponowana do zakrzepicy i te zakrzepy częściej się pojawiają. 1/3 moich pacjentów ma zakrzepy w naczyniach obwodowych lub w naczyniach płucnych. Niektórzy reagują zatorem płucnym, co jest oczywiście poważnym zatorem tętnicy płucnej, co prowadzi do zgonu. Ale tak przebiega COVID-19. Dlatego mamy taką tragedię. Natomiast wcale to się nie wiąże bezpośrednio ze szczepionką. Natomiast być może z odczynem gorączkowym. I być może akurat, bo dotyczy to Norwegii, jakaś seria szczepionki, no może była trochę gorsza, ale tego nie udowodniono. I bardzo cieszę, i tu chwalę pana ministra Niedzielskiego, że nie uległ tej takiej politycznej, takiej zadęciu prasowemu, i w dalszym ciągu stosujemy tą szczepionkę i leczymy. Jak będą jakieś nowe dane, no to być może wszystkie szczepionki byle są, prawda, wektorowe, niewektorowe i tak dalej. Na dzień dzisiejszy nie ma i nie ma wzmożonego zapadalności na chorobę zakrzepową, która jest immanentną cechą tego zakażenia.
Kto w takim razie sieje panikę? Myśli pan, panie profesorze, że to może być po prostu czarny PR, wojna i walka koncernów o to, kto tutaj jest najlepszy na rynku? Pani, to są dwie rzeczy. Na pewno czarny PR, to w ogóle poza dyskusją. I druga sprawa, że jest bardzo uważne śledzenie, jak przebiegają te szczepienia z uwagi na ruchy antyszczepionkowe, ruchy, prawda, w ogóle negujące istnienie COVID-u, ruchy negujące, opowiadające, że są nowe technologie, które nieznane, mordercze, siakie, owakie. I każde państwo chce się zabezpieczyć przed masowym atakiem. Przecież my jako eksperci, profesorowie, kierownicy klinik jesteśmy przedmiotem permanentnego, no teraz trochę mniej, nie wysyłają wyroków śmierci za to, że preferujemy, żeby się leczyć, utrzymywać dystans, stosować maski, prawda, czy się szczepić i tak dalej, bo za dużo tych przypadków i to tylko szaleńcy mogą mówić, że COVID-u nie ma po prostu, albo ludzie blokujący szczepienia, bo szczepienia ich trują. Ale w dalszym ciągu jakieś takie wąskie grupy, jakichś takich dziwnych ludzi egzystują. W związku z tym każda władza chce się zabezpieczyć przed takimi atakami, bo nie daj Boże coś się stanie. My za 20 lat będziemy zdecydowanie więcej wiedzieli o tym wirusie niż wiemy obecnie. Znamy go rok. Tak. Czytam taką wypowiedź chyba pana Guta, byłego konsultanta, który powiedział, że jak inne kraje nie chcą AstraZeneki, to powinniśmy my kupić te szczepionki. Zgadza się pan z taką opinią? Absolutnie się zgadzam z tą opinią. Jest okazja za tanie pieniądze tą szczepionkę kupić. Być może za 5 lat się okaże, że jakaś grupa... Mamy taki, wie pani, taką zespół antyfosfolipidowy z tendencją do zakrzepicy, prawda? Ludzie mają nadpłytkowość. I być może tych ludzi nie będzie można szczepić tymi szczepionkami, które dają taki potężny odczyn na początku, prawda? I tak dalej. Ale to jest być może w przyszłości. Na dzień dzisiejszy trzeba wybrać między śmiertelnym i ciężkim schorzeniem. Pani redaktor, dziennie wykrywamy 14-15 tysięcy zakażeń, czyli zapada prawdopodobnie 60-70 tysięcy ludzi zakaża się dziennie. Umiera 400 osób, kolejną wioskę dekapitujemy, prawda, jako taką. Już nie mamy Przemyśla, za chwilę przyczepimy się do Radomia i tak dalej w tym tempie. Idziemy najgorszą drogą do osiągnięcia odpowiedzialności stawnej poprzez przechorowania. Trzeba szczepić. A że będą jakieś powikłania różne, to jest oczywiste. Ja pani podam przykład, który pani już to zna na pewno. Szczepiliśmy, owszem, starą szczepionką, które już w ogóle się nie używa tego typu szczepionek, przeciwko ospie, bo używa się teraz mRNA szczepionkę, choć ospy nie ma. Było 112 przypadków ospy na terenie Dolnego Śląska i okolic, prawda? Ta 60. któryś rok tutaj ta epidemia. Ja byłem małym dzieckiem, wtedy mnie rodzice wywozili. Zachorowało proszę panią, ileś osób zmarło i tak dalej, i tak dalej. Tam 8 czy 10 osób zmarło. I zaszczepiono 8 milionów ludzi i zmarło 12 osób. Tak. Więcej niż w ogóle chorujących jako takich. Ale proszę to przeliczyć. Jakby ich nie zaszczepiono, to z tych 8 milionów zmarłoby prawdopodobnie 700 tysięcy ludzi. No 600-700 tysięcy ludzi. I jest różnica? Jest różnica. Choć wszyscy wiedzieli, że szczepionka jest niezbyt bezpieczna. I tylko tyle. Trzeba rozważyć zyski, straty. A jak pan ocenia ten aktualny system szczepień? No, wszyscy Polacy w tej chwili myślą o świętach. Czy te święta, które są za chwilę tak naprawdę, to jest coś, co za czym tęsknimy, bo nie było ich w zeszłym roku, coś na co powinniśmy się przygotowywać bardziej w stylu tych świąt zeszłorocznych? Czy jest nadzieja, że się spotkamy z rodziną przy tej ilości szczepień, które w tej chwili się odbywają? Czy nie ma szans? Wie pani co, no problem jest z tymi szczepieniami. To wszyscy widzimy, że jest problem. Zdarzają się błędy, prawda? Po pierwsze, brak szczepionek. Teraz trochę jest ich więcej jako takim. Po drugie, oczywiście są błędy i te dziwactwa. Ktoś pisze z Puław, że ma szczepienie, prawda, w Zgorzelcu czy odwrotnie. Tak. No to dochodzą absurdy jako takie. Znajomi też pojechali się szczepić z tymi czasami i tak dalej. Część grup się nie chce szczepić, część się chce szczepić. Ale muszę pani powiedzieć jedną rzecz. Nie mamy praktycznie w tej chwili lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, innych pracowników służby zdrowia, które by do nas przyjeżdżali z COVID-em albo z ciężkim COVID-em. Czyli szczepienia w tej grupie, które przeszły ogromnym procencie objawy, bo na końcu ludzie myślą, się zabezpieczają. Nie wszyscy oczywiście. Jednak zabezpieczyły i zmniejszyły tą sytuację. Czyli efekt mamy. Coraz mniej, właściwie nie zauważamy tego, ale wydaje się, że po szczepieniach starców tych wszystkich, no nie mamy napływu pacjentów z DPS-u. Albo oni wymarli tam, prawda, albo się pozakażali, bo to były zgony liczne, no albo, proszę państwa, się zaszczepili. Też nie mamy, chociaż na pewno coś wyskoczy. A więc te grupy, które były tak najbardziej obciążające nas, zmniejszają się zdania albo ich w ogóle nie ma. Czyli efekt szczepień widzimy, ale że jest tego niewiele na skalę kraju 40-milionowego, no to oczywiście, to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to przebiega, no nie tak idealnie, bo po prostu
prostu szczepionek nie ma, bo z tym są problemy jakieś. No. A do tego ciągle wyskakują afery. 2 miesiące wojęliśmy MRA na krytykowaną Modernę, Pfizera, teraz zaczął się AstraZeneca. Ciekaw jestem, co będzie za miesiąc. No, zawsze musi być jakiś jeden czarny koń całego biegu. Tym razem trafiło na AstraZeneca, jak długo zobaczymy. Tak, zastanawia mnie sytuacja szczepienia nauczycieli, bo dużo też komentarzy czytałam wczoraj, patrzyłam, jak widzą to Polacy. Wszyscy wiemy, że szkoły są nieczynne, uczelnie wyższe tak samo, że edukacja na jednym i drugim poziomie odbywa się zdalnie i zdalnie odbywać się będzie raczej do końca tego roku, czy szkolnego, czy akademickiego. Czy to szczepienie nauczycieli na tych poziomach też rzeczywiście w dalszym ciągu powinno się odbywać? Czy to nie jest tak, że są grupy, które bardziej w tej chwili potrzebują szczepionki? Przecież nauczyciele do września nie wrócą do szkół. No wie pani, ale to nie jest tak. Kontaktują się z tymi dziećmi. No trzeba od czegoś zacząć. Zaczęliśmy, proszę państwa, od służby zdrowia, a potem od tych najbardziej wiekowych i schodzimy do dołu. Oczywiście jest jakiś tym bałagan, część się chce, część nie chce, część się spóźni, różne inne rzeczy. Przesuwamy kolejne grupy. Kolejne są ludzie z współchorobowością. Ale to jest tak, z współchorobowością w Polsce, jakieś choroby istotne, to jest 10 milionów, a tych wiekowych, powyżej 65 roku życia, około 9 milionów, od 9 z skakiem. A więc tu jest ogromnie się zazębia. Po 65 roku życia prawie każdy ma jakąś chorobę, prawda, albo jakieś dolegliwości. Tu się zazębia, ale pozostaje margines 1,5 miliona, dwóch ludzi zdecydowanie młodszych wiekowych, które od noworodka mają jakieś problemy, prawda, i dla których COVID może być niebezpieczny. I tu jest cały czas walka, kogo umieścić, nie mając szczepionek, prawda. My wiemy na pewno, że bardzo poważnym problemem są choroby nowotworowe, wiemy, że problemem jest cukrzyca i wiemy, że pacjentem są otyli, którym się wiąże cukrzyca, nadciśnienie, choroby wieńcowe i różne inne historie, prawda, i choroby naczyniowe. I to są grupy szczególnego ryzyka. Ale jest przynajmniej kilkadziesiąt innych grup, prawda, które też stanowią złożonego ryzyka. No ale z pustego nie należy kogo wybrać. Myślę, wydaje, że trzeba to przeprowadzić zgodnie z tym, co ustaliliśmy. Kto się zaszczepi, to nie szeszczepi. I ministerstwo powinno za jakiś okres czasu, być może będziemy jeszcze dyskutowali za 3-4 miesiące, decyzję. Kończymy wszystkie grupy, to całe rozważania i wykłócanie się. Każdy, kto się zapisze, może być zeszczepiony, jeżeli płci, wieku, rasy, religii i 5 innych rzeczy. Święta i chyba do tego będziemy dążyli. To jest kwestia zdrowego rozsądku po prostu i chęci uniknięcia tragedii. Mówią wszyscy, że młodsi ludzie chorują. Ja nie widzę, żeby młodsi ludzie, ale mam na tych 30 kilku pacjentów, 6, no 20 to jest powyżej 65 roku życia, ale 4 osoby mają mniej poniżej 40 roku życia i bardzo ciężko chorują. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Święta w domu, a co z wakacjami? Czy nie do wakacji zdążymy zaszczepić tak dużą ilość? Nie zajmuję się wyrocznią i wydłużeniem z fusów. Patrzę na realnie takie dane, jakie uzyskujemy i widzimy, co się kraju. Panie redaktor, przyjmijmy się z jedną rzeczą. Jest epidemia, ten wirus jest bardziej zaraźliwy, mniej zaraźliwy. No, można dyskutować, jakie szczepy dominują w danym kraju. Tak. Nie wydaje się, żeby był bardziej patogenny. Ba, chyba widzimy trochę mniej tych ciężkich przypadków, choć jest zdecydowanie więcej, prawda? Być może będzie tak, że będzie bardziej zaraźliwy i bardziej patogenny i będzie zupełna katastrofa. A może będzie spowodowało w kierunku mniejszej agresywności, co mamy przy innych koronawirusach. I będzie to lżej przebiegało i w tym kierunku, i w tym kierunku będzie szło. Natomiast jakby ludzie trzymali dystans, nosili maski, prawda, i tych restrykcji, tych podstawowych, elementarnych restrykcji przestrzegali, a nie demonstracyjnie ich odmawiali, prawda, albo bagatelizowali, to choroba by się nie szerzyła, może w minimalnym stopniu. No jaką drogą? Czy jest pan za wprowadzeniem w takim razie natychmiastowego lockdownu? Czy ten lockdown powinien być w tej chwili ogólnopolski, tak żebyśmy wszyscy... Wie pan, to jest kwestia rządowych center. Ja nie jestem od deklarowania tego wszystkiego. My doradzamy jako specjaliści w jakiś sposób i nie zawsze jest to akceptowane. Ktoś podejmuje decyzje, jakieś komitety ekonomiczne, polityczne i tak dalej, jeśli chodzi o sprawy medyczne jako takie. Na razie tych przypadków klinicznie takich jawnych jest 14 tysięcy, które wyłapujemy. Zdecydowanie więcej tych, których nie wiemy jest, prawda, i to się szerzy. To jest oczywiście minus, ale to jest też minimalny plus, że narasta ten kokon, gdzie choroba się nie szerzy na inne osoby, bo czym więcej przebyło albo się zaszczepiło, no tym mniej to się szerzy. Ale reszta ma przestrzegać dystansu, masek i tak dalej. Ale ja ciągle chodzę wieczorem, idę czasem, jak mam chwilę czasu się przejść wieczorem i zobaczyć, to regularnie ktoś z dumą idzie bez maski i patrzy na mnie z politowaniem, jaki ja jestem idiota, bo idę w masce i szanuję go, żeby go nie zakazić, choć jestem zaszczepiony i go nie zakażę. No ale mamy takie, to nie tylko w Polsce są tacy mądrawi.
Czy cierpi pan już na brak personelu? Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę sytuację u siebie? Bo pacjentów jest dużo, tak jak pan powiedział, dużo w różnym wieku. A co z personelem? Jest skrajnie zmęczony, pani redaktor, i pielęgniarski, i ratownicy medyczni, i lekarski, prawda? Właściwie nikt tutaj na urlopy nie chodzi od iluś miesięcy. Ja nie byłem od 9 miesięcy, pracujemy 10-14 godzin na dobę. To nie tylko w pracy, bo to nie o to chodzi, ale jest tysiące rzeczy do zrobienia w domu, tych takich biurowych, opiniotwórczych, różnych innych rzeczy, prawda, i tak dalej, zgodnie z epidemią. No, jest to, a ludzie mają asystenci dyżury, prawda, jako takie, co mnie na szczęście nie dotyczy, ze względu na siwe włosy i funkcje, prawda, różne i tak dalej, bo już chyba bym zwariował, jak miał brać dyżury, chyba dobę bym musieli pomnożyć przez 4 praktycznie. Ale ludzie są przemęczeni. Wie pani, mówimy tak, zwiększyliśmy miejsc tych covidowych. No tak, ale zmniejszyliśmy miejsca internistyczne. To nie jest wartość dodana. Powstały szpitale tymczasowe, ale szpitale tymczasowe muszą mieć obsługę. Już jest protest Rady Naczelnej, że to nie może być tak, że jakieś grupy namawiają, zapłacimy panu więcej, przejdzie pan do tego szpitala, pielęgniarki i tak dalej. Część ludzi się kieruje nie wartościami, jakimi być może pani się kieruje i ja, prawda, wartościami innymi. Kieruje się pieniędzmi, bo chce dobrze zarobić i opuszcza miejsce pracy i idzie tam. My nie mamy dodatkowych pracowników. Mamy tych, co mamy, którzy przetrwali, przeżyli, nie są inwalidami po przebyciu COVID-u. Przecież 25% personelu się przechorowało. Tak. Wczoraj media obiegła informacja, że jedno z polskich miast powitało lekarzy ze wschodu, z Białorusi. Uważa pan, że to jest dobre rozwiązanie na ten moment? Wie pani co, my jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja ogromnie szanuję lekarzy z Białorusi, ponieważ znaczny procent ma polskie korzenie albo jest Polakami, tak samo z Ukrainy i tak dalej. Przypomnę, że byliśmy jednym państwem przez 400 czy 500 lat jako takim i tam są groby moich przodków i wszyscy mówią po polsku, więc sytuacja trudna, ale jesteśmy w Unii i oni muszą spełnić kryteria określone unijne, aby móc u nas pracować. My też jedziemy do Stanów, to nie może pani pracować jako lekarz. Musi pani przejść określone egzaminy, żeby się dostać. Tu jest zbieżność językowa i powiedzmy trzeba uzupełnić. I na uczelni mniej więcej jak stomatologu, bo ja siedzę w takiej komisji, no to wymagają roku uzupełnienia różnych danych, zadań, żeby mogło, można było funkcjonować. Muszą spełnić normy unijne i to jest oczywiste i to nie ma co dyskutować. Ale pielęgniarki to już jest prościej, prawda? Mogą być pomocą pielęgniarską przez pół roku uzupełnić dane. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego dnia życzę i mało przypadków, a przynajmniej lekkich przypadków. Profesor Krzysztof Simon, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję pani. Dziękuję bardzo serdecznie. Kochani, to tyle. Na dziś Onet Rano zamykamy studio. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Miłego dnia, bądźcie bezpieczni, zdrowi. Tak jak profesor powiedział, noście maseczki, zachowujcie bezpieczną odległość. Pa, pa.